ma pan niepowtarzalną szansę zrobienia czegoś dobrego dla Grudziądza i jego mieszkańców. Odejdź. To, co może pan zrobić, to jak najszybciej złożyć rezygnację. Dziękuję. Grudziądzki musi odejść! Grudziądzki musi odejść! Malinowski musi odejść! Malinowski musi odejść! Niedawno słyszeliśmy o tym, że szpital ma zostać przejęty przez marszałka województwa, a tak się nie stało. Ostatnio rewelacje wiceprezydenta Sikory mówiące o tym, że szpital nie jest Grudziądza, też nie zostały potwierdzone. Proszę państwa, dzisiaj chcielibyśmy wiedzieć, kto zapłaci. Przypomnieć, że pan wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz na konferencji w poniedziałek bardzo wyraźnie przedstawił stan prawny i przypomniał władzom miasta Grudziądza o tym, że ponoszą całkowitą odpowiedzialność za sytuację w szpitalu i za sytuację w mieście. Również ta odpowiedzialność to jest odpowiedzialność regionalnych władz Platformy Obywatelskiej z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim. W piśmie, które skierowałem do pani przedstawicieli, stwierdziłem, że chętnie wezmę udział w debacie również z KOD-em. Bardzo negatywnie oceniam państwa inicjatywę. Wezmę w debacie wtedy, kiedy jest to możliwe do wpisania w kalendarz poselski. Niestety, z dnia na dzień nie jestem w stanie wziąć udziału. Dla pani Beaty Szydło, proszę przekazać. Wyrok. Oficjalna korespondencja, proszę przekazać do pani prezydenta. Alimencia z KOD-u chodzi po Warszawie i nie płaci nawet grochu. Beata z ruchu na wyrok. Dziękujemy państwu. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Niech pan przyczyni na pani. Idziemy na wyrok. Macie prawo wejść, macie prawo uczestniczyć. Robimy przerwę, szanowni państwo. Jest przerwa. O, właśnie przerwę, 15 minut przerwy. Szanowni państwo, proszę o spokój. Proszę panią o spokój. Jest przerwa, szanowni państwo. Proszę wysłuchać panią. Nie, ale dlaczego pan wychodzi? Ja proszę panią o odpowiedź. Nie ręce panu pracę. Proszę panią, ja bardzo panią. Proszę wysłuchać panią. Jest przerwa, przerwa. Proszę panią, są godziny, może się z panem prezydentem umówić. Można się umówić z panem prezydentem. Jest przerwa, szanowni państwo. Proszę o spokój. Przerwa 15 minut, spotykamy się godzina 12.30. Powiem tak, protestować, mówią mieszkańcy, to jest prawo demokracji, że mają prawo, tak, natomiast no, nie widziałem rano porannej formy protestu. Ja pamiętam, jak pracowałem ponad dekadę temu w grudziąskim ratuszu, no też były protesty wtedy, kiedy świętej pamięci prezydent Bożesław Taferski był prezydentem, tak, pani Małgorzata Kufel wiceprezydentem, no dochodziło też do rzeczy takich, że były palone kukły włodarzy miasta, także no, prawa demokracji.